Oddawaj kluczyki, Hamie, to jest mój wóz. Zgodnie z prawem stanu wyjątkowego na tym terenie rekwiruję autko i tak nie wygląda na twoje. Radek! Tato, no powiedz mu coś, no! Co to za hipisi? Nie hipisi, pani kapitan, to są sami swoi. To jest mój syn Radek, to jest córka towarzyszki Titko, sami swoi. Jak pan mógł zaprosić młodzież tutaj? Nasz eksperyment ma wielkie znaczenie dla przyszłych pokoleń. Pani kapitan, no to odpoczną sobie ognisko, trzeba to uczyć godnie. Zapraszam na bok. Czy pan wie, co to jest tajemnica wojskowa? Pani kapitan, drugi stopień. Oni nic nie wiedzą o eksperymencie. Przyjechali na ognisko. Dzwonię do generała Jaruzelskiego, żeby odwołał polowanie. A ja zadzwonię do towarzysza Jaroszewicza, żeby się jednak odbyło. To zobaczymy. Ewa, nigdzie się nie dodzwonisz. Jest awaria. Linia zablokowana. Jaka awaria? No przecież... dłubał tu partadziel. Cholera jasna! Na wartownię nie można? Wewnętrzną podciągają w poniedziałek. Dopiero? Jaruzelskiemu się nie śpieszy, tak jak nam. Sami wiecie, co na tym sądzi. Wiemy, wiemy, ale nie rozumiemy. Irka Pamiar! O! Trzeba wysłać tam monterów. Zajadą w nocy i guzik z pętelką wyślemy rano. A radiowóz? Las już obstaje. Jednostka specjalna z Dziwnowa. Zakapiory takie, że nie chciałbyś, żeby ci się przyśnili. Z nami. Za milicją to oni nie przepadają. Żeby ich jak szpiegów nie potraktowali. A no właśnie. Patrolują teren non-stop kolor. Dobra, ale rano chcę mieć pod telefonem tych dwóch idiotów, tego Waligury i tego Węgrowskiego. Ja im dam polowanie! Widzę, Edwardzie, że też lubisz zapolować. Ładne okazy. O, tego to... Edward własnoręcznie. A te dwa... Czołczyńsku i Gromyko. 175 na 100, towarzyszu sekretarzu. No proszę. No proszę. Wojewoda Fircyk, sekretarz Durek. Mam dosyć tej komuny całej. Przynieś mi, moja droga, pół tabletki Emitonu, proszę cię.